Ale dlaczego powiedziałeś, że mój mistrz duchowy Jarosław Gowin został zastąpiony kobietą? Był. Dlaczego? No bo tam mi to umknęło. Rozumienie Jarosława Gowina zmieniło przewodniczącego na przewodniczącą. A kim on został, honorowym królem, przepraszam, czy... Słuchaj, no jest, że tak powiem, honorowym liderem, cokolwiek to znaczy. Muszę ci powiedzieć, że jego pozycja jest tam niejasna. Podobnie jak wiesz, ja myślę, że jest jednak coś zabawnego w tym, że porozumienie Jarosława Gowina nie ma Jarosława Gowina. No jest to dosyć urocze, takie wzruszające. Mi się to kojarzy z małym puchatym misiem albo z czymś takim. Takie dziecięce zabawki. Apelujemy do Jarosława Gowina, żeby wrócił do polityki, bo potrzebujemy więcej misiowatości w polityce, tak? Takiej dziecięcej, dziewczęcej, chłopięcej, takiej chłopczej. Powiem ci, że byłoby to zabawne też pod kolejnym względem tych dwóch liderów, bo Jarosław Gowin... Liderów, jest dobrze, liderów. Czasami władami wielkiej Kim polityki. Kim Il-sung i Kim Jong-un. Bo Jarosław Gowin, jak wiadomo, jest wzrostu nieco powyżej średniej. Tak jest. A pan Kołodziejczak jest wzrostu sporo poniżej średniej. Więc tych dwóch liderów, gdyby stanęło tak razem, mielibyśmy fajne, memiczne obrazki do opisania. Reset obywatelski.